czy wy to widzicie? Jak do tego podejść? Czy powiedzieć wam szczerze, jakie mam odczucia? Jakbyście się zastanawiali, czy trudno jest wynająć zimniego. Bardzo przeszkadzało mi to, że nie ma moskitier w oknach. Masakra, chyba już nie widziałam takiego wielkiego krokodyla. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Boże. Dobra, idę na zewnątrz powiedzieć Pawłowi, czy może przyjechać, bo no, zostaliśmy zablokowani przez ostronosy. One nie są agresywne, ale... Ale widzicie. Nie możesz. Tu jeden coś wyżera i Paweł nie może przez to. Jedź, jedź, jedź. Dobra, możemy jechać. Masakra, jak ich dużo. O Boże, co za życie w tej Kostaryce, słuchajcie. Teraz nas blokuje ciężarówka, a ona się zatrzymała chyba w jakimś innym celu, ale już koło niej mały sęp kroczy. O, pewnie widzicie. Ja tylko przypomnę, nie karmimy dzikich zwierząt. Wszędzie są znaki, ale to chyba trzeba mówić, bo ludzie się zapominają. Sporo osób zaczęło wychodzić, ktoś tam im coś rzucił i wiecie, te zwierzaki później wychodzą na drogę, bo kojarzą samochody z ludźmi, którzy dają im smakołyki. Zaskoczył nas tutaj taki szale szwajcarski. Zobaczcie, na wieździe jest napis Grizzly. Po prostu. Z tego co widzę, wybudowany w 1991 roku. I tam nawet powiewa flaga Szwajcarii. A wcześniej widzieliśmy taki mały pociąg z tunelikiem. I tam również była flaga Szwajcarii. No proszę. My wybraliśmy trzy noclegi przy Arenalu i dwa noclegi teraz w Monteverde, ale jeżeli na przykład chcecie dłużej zostać w jednym miejscu, a zobaczyć obydwa te lokalizacje, no to możecie się zatrzymać na przykład tutaj, gdzie przyjeżdżamy teraz. To się nazywa Nuevo Arenal. I to jest miejsce, które jest mniej więcej plus minus połowy, dlatego że stąd do La Fortuny jedziecie godzinę z przecinkiem, a stąd do Monteverde jedziecie niecałe 2 godziny. Więc... mieścimy się. Więc jest to jakaś opcja dla tych, którzy po prostu chcą być dłużej w jednym miejscu, a dojeżdżać sobie po prostu i tutaj na zwiedzanko. Jak wyjeżdżaliśmy, to Diego powiedział, że musimy zatrzymać się po drodze w tym przybytku na lunch, bo jest bardzo pysznie. No więc idziemy. I można zostawić bagaże, jakiegoś tipa zostawić panom, bo tam chodzą po parkingu i pilnują, więc super. Do celu mamy jeszcze 29 km i godzinę i 6 minut drogi. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego tyle to trwa, to mogę wam pokazać, jak wygląda taka droga. Jezu. To po prostu zdarty asfalt, jakiś, Jezus, jakieś dziury. Dlatego pamiętajcie, że jeżeli sami chcecie się poruszyć w Kostaryce, to wynajmijcie auto 4x4. Ja naprawdę nie żartuję. Oczywiście, że takim zwykłym autem na dwa pojedziecie wiele miejsc, ale nie zawsze będzie taki super asfalt jak tutaj.
dołączamy już do celu. Jak widzicie, droga nie zrobiła się szczególnie lepsza. Jesteśmy wytelepani po prostu. Zawsze czasy. Zatrzymujemy się pod miasteczkiem na farmie. Także za chwilę pokażę Wam tę farmę, a przynajmniej nasz pokój, a farmę to pewnie gdzieś tam w różnych momentach tego odcinka też zobaczycie. Mogę się Wam pokazać w tym pięknym miejscu, bo piękne jest, nie zaprzeczę, spójrzcie na ten widok. Tam w ogóle widać zatokę na Oceanie Atlantyckim już, więc około 30 km stąd jest zatoka. Także całkiem blisko. My zatrzymaliśmy się tutaj na farmie i przyjechaliśmy wczoraj o godzinie 15, ale się do Was nie odezwałam wczoraj, bo przyznam szczerze, że miałam taki kryzys już po prostu jakiś egzystencjonalny. Ten kraj jest strasznie trudny i powiem Wam szczerze, że zastanawiałam się, jak do tego podejść, czy powiedzieć Wam szczerze, jakie mam odczucia, czy jednak pokazywać takie ładne miejsce, tak jak wszyscy, bo czuję się na maksa oszukana przez wszystkich blogerów, którzy pokazywali, jak Kostaryka jest piękna, a nie pokazywali tych czarnych stron, czyli tego, że na przykład nie mamy ani sekundy, żeby się tutaj wyciszyć, po prostu ani sekundy, dlatego że cały czas coś gra, tu jakaś muzyka, tu jacyś ludzie napieprzają na telefonach, tu ktoś gada, tu jakieś dzieci się drą. Idziemy do pokoju, ktoś stuka, w drugim pokoju ktoś się drze. Po prostu, no jest tragedia, naprawdę. Czy jest 22, czy jest 5.30, po prostu słyszę w pokoju głosy. Tak sobie myślę, że być może to jest kwestia tego, że to nie jest kraj dla takich osób jak my, tylko dla osób neurotypowych, dlatego że ja pewnie Wam wspominałam nieraz, na pewno na Instagramie, tutaj pewnie nie, o tym, że no już lata temu zdiagnozowano mi ADHD, jestem też w spektrum, w związku z tym mam troszeczkę inne potrzeby niż większość ludzi i mam tego świadomość, ale Kostaryka bardzo nie daje mi nawet minimalnych tych potrzeb tutaj sobie zapewnić, więc mamy troszkę ciężkie chwile ze względu na dźwięki, głośności i tak dalej, ale nie poddajemy się, zwiedzamy, chodzimy i staramy się wyciągać pozytywne rzeczy stąd. Także nie wiem, czy dobrze, że Wam to mówię, bo spodziewam się chamskich komentarzy, że wszyscy teraz mają autyzm, wszyscy teraz mają ADHD, wszyscy teraz coś tam. No nie wszyscy, no niektórym jest trudniej i ja myślę, że prędko nie wrócimy do Ameryki Centralnej, czy nie pojedziemy do Południowej po prostu, niestety, bo mimo pięknej natury nie jest to do końca klimat dla nas. Dobra, słuchajcie, już narzekanie na bok. Myślę, że teraz sobie troszeczkę odbijemy, bo jest jeszcze bardzo mało ludzi. Przyjechaliśmy najpierw do Kurikancha. Tutaj jest taki park, który można przejść. Jest dużo szlaków, one są krótsze, dłuższe, no różne, jak widzicie. Pan nam tutaj wyrysował, który poleca najbardziej, gdzie jest najwięcej zwierząt, najładniejsze widoki, więc spróbujemy zrobić dokładnie tę linię, którą on pokazał. A jakbyście się zastanawiali, dlaczego nie zaczynamy od tego głównego Monteverde, rezerwatu i tak dalej, najbardziej popularnego, to dlatego, że okazało się, że tam są limitowane wejściówki. My tego nie widzieliśmy, nikt tego wcześniej nie powiedział, my nie znaleźliśmy tej informacji, więc jakby nasza wina, no nie powiem, nasza wina. I po prostu nie było tam na dzisiaj wejściówek, ale mamy wejściówki na jutro, więc jutro jeszcze przed wyjazdem spróbujemy to ogarnąć. A wejście do Kurikancha kosztowało $20 od osoby. Także słuchajcie, tanio nie jest, a najdziwniejsze jest to, że tutaj jest mnóstwo tych rezerwatów jedno obok siebie. Wszystko w tym Monteverde Cloud Forest. I kroją za wejście wszędzie i to naprawdę grubo, więc drogo to jest bardzo. Leniwiec. Widzicie? Na całym środku, za gałęzią. Wypatrzony, ale jak wysoko. Widzisz już? Widzicie tego puszka okruszka? On nie jest taki mały. Ja się nie zbliżam, bo to są gąsienice, które mają włoski. Mówią, żeby takich nie dotykać. Ale serio, to jest bardzo duże.
Macie moją rękę. I jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo. Od tej strony widać, jak wcinają swoimi dziwnie czerwonymi głowami. One mają takie czerwone oczy. Boże, jakie to jest strasznie brzydkie. Tak sobie teraz myślę, że w tym poprzednim miejscu, w którym byliśmy, były takie momenty, że daliśmy radę się wyciszyć, ale tylko dlatego, że tamta farma była bardzo duża i te domki były dość daleko od siebie. Więc o ile ktoś w domku obok nie otworzył drzwi i nie naparzał jakąś muzyką, to naprawdę nie było tak źle. Mam nadzieję, że kolejne miejsce, w które pojedziemy, będzie też takie, ale wyjeżdżamy jutro, więc jeszcze musimy jedną noc na tej farmie przetrwać. Przyjechaliśmy teraz do takiego miejsca i zaraz się dowiemy, jak to wygląda cenowo, ile trwa i tak dalej, dlatego że chcielibyśmy się wybrać, tak naprawdę Paweł by chciał, a ja się jeszcze waham. Bo jak wiecie, ja wysokości nie lubię, a te mosty są na takiej naprawdę sporej wysokości. No więc jak to Paweł słusznie zauważył, tam zapłaciliśmy za spacer po lesie $20, a tutaj za spacer po lesie z mostami $55 na osobę. No nadal nie mogę przeżyć tych cen, wydaje mi się to naprawdę szalenie drogo. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Zmachałam się, bo na starcie jest podejście. Pierwszy most 65 metrów, wysokość 17 metrów. Nie wygląda na razie strasznie. Powoli robi się coraz wyżej, most numer 2, 82 metry i 19 metrów wysokości. O Boziu, Boziu. Dam radę. Wy nie wiecie, a ja nawet nie patrzę w dół. Po prostu patrzę przed siebie na końcówkę mostu. Myślę, że on się zaraz kończy. Jezu, ale to jest ładnie. Może na chwilę się wychylę. Patrzcie. No ładnie. Jezu, najgorsze będzie ten, co ma 120 metrów, nie? Ale jak ja dałam radę, to wy też dacie radę. Most przed nami i powiem wam tak, teraz pomiędzy tymi dwoma mostami była tak długa przerwa, w sensie szło się bardzo długo przez las po prostu, że ja oczywiście z moim zapominalstwem zapomniałam w ogóle, że ja chodzę po mostach i trochę mnie to wybiło z rytmu, więc teraz się tego teraz boję. Oczywiście ludzie tam stoją zamiast iść, a ja czekam, żeby być na moście sama, bo się boję. Ale myślę, że mogę już trochę podsumować, dlatego że uważam, że naprawdę jest to bardzo fajne miejsce. Jak chcecie zobaczyć coś takiego, warto przyjść na pewno, nawet w taką pogodę jak mamy dzisiaj, no to jest Cloud Forest, więc to będą chmury. Warto przyjść, jest naprawdę spoko, aczkolwiek nadal uważam, że jest to cholernie droga atrakcja. $55 od osoby to jest bardzo dużo i sorry, ale zdania nie zmienię. No możecie mi napisać, co sądzicie, ale zobaczcie, wybrać się tutaj, jeden dzień da się zrobić wszystko, wybrać się tutaj, wybrać się tam, gdzie byliśmy wcześniej, plus jeszcze wybrać się do tego Monteverde na jakiś krótki szlak, myślę, że luzem, łącznie zapłacicie ponad $100. To jest bardzo dużo pieniędzy, moim zdaniem. W ogóle wszyscy kłamią w tej Kostaryce jak z nut. Zapytałam panią, czy tutaj jest płaska trasa pomiędzy tymi mostami, dlatego że to kolano mnie już bolało po tamtym szlaku. Ona powiedziała, że tak jest pościutko. No i widzicie, non stop mamy schody, więc trochę moje kolano to już odczuwa. No nieładnie. Ja bym tak nie okłamała turystów. Bo wiecie, no ja przyszłam, a ktoś może na przykład sobie bardziej rozwalić nogę, co nie? Nie wiem, czy wiecie, ale Monteverde ma nawet swój browar. No i właśnie wpadliśmy coś zjeść i napić się do ich pubu.
zaraz zemdleję, ale patrzcie na to. Wiecie, jaki on jest ogromny. Jezus Maria, on jest wielkości po prostu mojej dłoni. I ja muszę tam przejść, bo tam jest śniadanie i w ogóle wyjście z pokoju. Boże, moje największe lęki w tym kraju. Po prostu on jest wielkości mojej dłoni. Ja pieprzę. Patrzcie. Jak widzicie, bagaże mamy już spakowane i za chwilę opuszczamy to miejsce. Co ja mogę wam powiedzieć? Plusy i minusy. Pokój był generalnie wygodny, ale bardzo przeszkadzało mi to, że nie ma moskitier w oknach i w drzwiach. I przez to, no niestety, ale woziło nam tutaj dużo robaków, także kilka pająków się trafiło, mnóstwo mrówek, jakieś takie rzeczy. Więc to dla mnie był ogromny minus, dlatego że ja nie czuję się komfortowo w otoczeniu robali. I po prostu gdzieś tam mi to cały czas siedziało w głowie, że te robale tutaj są. Gdyby były moskitiery, to też moglibyśmy sobie na oścież otworzyć drzwi i okna i przewietrzyć wieczorem, a niestety nie było tej opcji, więc przez całość dnia tak naprawdę do późnego wieczora mieliśmy tutaj taki zaduch, że nie dało się siedzieć. A że nie ma klimatyzacji, jest tylko wiatrak, no to sami rozumiecie, że po prostu unikaliśmy siedzenia w tym miejscu. Bo generalnie ta farma jest naprawdę bardzo ładna, no jest tutaj ładnie. Widok jest jeden z najlepszych w okolicy, także nawet jeżeli tutaj nie śpicie, to wpadnijcie tutaj chociażby do restauracji na obiad czy na kolację, dlatego że naprawdę widok na zatokę jest fenomenalny stąd i po prostu wydaje mi się, że warto. Jedzenie też jest bardzo dobre, takie troszkę bardziej zamerykanizowane bym powiedziała, ale naprawdę bardzo spoko. Ceny też nie są jakieś straszne jak na Kostarykę, myślę, że całkiem okej. Mają też piwka z lokalnego browaru tutaj, także jak ktoś lubi piwka, no to może tutaj wpaść na przykład sobie coś takiego spróbować. Chociaż do tego browaru, w którym byśmy wczoraj też można sobie podejść, bo było bardzo, bardzo fajne i mieli też fajne, dobre jedzenie. Ja myślę, że my byśmy drugi raz tego miejsca nie wybrali. Tak naprawdę dlatego, że to jest miejsce, które jest bardzo, bardzo pod rodziny. Pod rodziny z dziećmi i po prostu było dla nas za głośno, co ja wam będę dużo mówić. Każde wyjście, czy to na śniadanie, czy nawet na drineczka, czy jak chcieliśmy sobie po prostu posiedzieć na zewnątrz, wiązało się z tym, że biega mnóstwo dzieci, które krzyczą, wrzeszczą, skaczą, biegają, zaczepiają, no po prostu było to dla nas trudne. Nie bez powodu czasami wybieramy hotel tylko dla dorosłych. Ja nie wiem, czy sobie poszło nie tak, że my wybraliśmy to miejsce i na zdjęciach nie połączyliśmy kropek, że to będzie dużo dzieci. No ale tak się zdarzyło. No i minusem na pewno jest to, że jest fatalne wyciszenie. Ale tutaj w Kostaryce mam wrażenie, że praktycznie wszędzie takie fatalne wyciszenie jest, bo te domki są bardzo cienkie. I wieczorem bardzo słyszeliśmy sąsiadów, a rano tak mniej więcej od 5:30 już słychać muzykę z kuchni, która jest chyba pod nami, tak mi się wydaje, bo też słychać jakiś brzdęk sztućców i tak dalej, w której szykujemy rzeczy na śniadanie. Więc dla nas było tutaj za głośno, za gwarno, za dużo dzieci, za dużo... No po prostu nie jest to pod nas, no co tu dużo mówić. Wam się może tutaj podobać, więc sprawdźcie sobie to miejsce. Właściciel przesympatyczny, pogadaliśmy sobie z nim. Był zaskoczony tym pająkiem, którego widzieliśmy tutaj na terenie tego ośrodka. Albo może udawał, że był zaskoczony, nie wiem. Mówił, że to nie jest takie częste, żeby go zobaczyć. Więc poczułam się wyjątkowa, że ta tarantula postanowiła się mi pokazać. Po prostu. No. Plan na dzisiaj mamy taki, że jak widzicie, humory troszeczkę lepsze, więc fajnie. Paweł właśnie zaniósł część rzeczy do samochodu. Część rzeczy zostawimy w recepcji, bo mamy jeszcze od rana bilety do tego głównego punktu Monteverde, Lasu Mglistego. A że dzisiaj tam mglista łuna się z tego lasu roznosi aż tutaj i zrobiła nam przepiękną tęczę. W ogóle nie ma ani jednej chmury nad nami, a naprawdę jest taka fajna łuna. To myślę, że dzisiaj te widoki będą jeszcze bardziej mgliste niż wczoraj, no i takie jak powinny być w końcu. A później zmieniamy miejsce. Także Paweł już wrócił, nosimy rzeczy i widzimy się za chwilę w Lesie Mglistym. Jakbyście się zastanawiali, czy trudno jest wynająć zimniego... W Kostaryce. Prawie wszystkie wynajęte auta to jest to. No pewnie przesadzam, ale dużo. Oczywiście nie mogłoby się obyć bez takiej drogi, więc odzywam się do was jeszcze teraz na chwilę. Dlatego, że tutaj już jest, jesteśmy w chmurze praktycznie, a dosłownie 3 km stąd, tam gdzie nocowaliśmy, było niebieskie niebo i tęcza. Więc las mglisty zbliża się wielkimi krokami. Pada i ja oczywiście zostawiłam swój pasz przeciwdeszczowy w plecaku. Więc nie wzięłam go ze sobą. No ale trudno, witaj przygodę, już nie będziemy się wracać. Z parkingu zabiera nas shuttle bus. I zobaczcie, mają takie siedzenia z gumy, żeby ci wszyscy mokrzy ludzie, tak jak my będziemy za chwilę wracając z tego lasu,
Nie? Powrócili go. Takim busikiem przyjechaliśmy, a tam, jak widzicie, dużo ludzi parkuje na nielegalu. Ale no, jest bardzo mało miejsc i generalnie nie ryzykowałabym. Parking kosztuje 5 dolarów, przejazd busikiem jest 15 minut, więc naprawdę spoko. Pada cały czas. Dobra, idziemy do lasu. Wszyscy, no nie wszyscy, ale dużo osób chodzi w płaszczach przeciwdeszczowych, a my nie wzięliśmy swoich płaszczy. No więc ja idę w moim kapeluszu z safari, bo dzięki temu nie pada mi na głowę i na plecy. Także spoko. Robimy już drugi szlak tutaj w lesie mglistym i weszliśmy trochę wyżej. No, ścieżka, nie powiem, jest naprawdę stroma pod górkę. Teraz będziemy chyba już schodzić. Ale jak weszliśmy, to w końcu zobaczyliśmy tę mgłę na naszej wysokości i idziemy w tej mgle. Także no, wygląda to po prostu bajkowo. Jest trochę zimno i duszno zarazem, więc jesteśmy cali mokrzy, ale warto. Także myślę, że śmiało możecie sobie to wpisać na listę, jeżeli będziecie w tym miejscu, ale pan rekomenduje najkrótszy szlak, wydaje mi się, że najłatwiejszy. Po prostu idźcie tam, gdzie on nie rekomenduje, dlatego że wydaje mi się, że tam będzie, po pierwsze, jest mniej ludzi na pewno na tym szlaku, na którym teraz jesteśmy, no i generalnie, że jest fajniej. Po prostu. Szlaki zaliczone, ale przed podróżą dalej wpadliśmy jeszcze na lokalną kawkę do kawiarni. Bardzo fajne miejsce, pyszne empanady i bardzo dobra kawa, więc wzięliśmy sobie jedną taką kawę do domu. Będziemy pić i wspominać. Kaweczka bardzo dobra, tak jak przed chwilą powiedziałam. My właśnie wpadliśmy do hotelu, żeby zabrać swoje rzeczy. Wszystko mamy już spakowane w samochodzie. I ruszamy w stronę Uwity, bo tam w okolicy zatrzymujemy się na najbliższe 4 noce, także jeszcze sporo przed nami. Po drodze, bo w ogóle trasa będzie miała 4,5 godziny, także naprawdę sporo. Ale po drodze zatrzymamy się na moście, pod którym podobno są krokodyle. Na którym podobno właśnie, tam jest most, z którego podobno widać krokodyle. Ej, dobra, trochę szok, patrzcie na to. Jaki potwór, on jest ogromny. Masakra, chyba wcześniej widziałam takiego wielkiego krokodyla. No dobra, przyznam, że to robi wrażenie.
Ta ilość krokodyli tutaj w wodzie po prostu jest szokująca. Tamten potwór wielki. Patrzcie, jaki on jest wielki w porównaniu do innych. Ale to jest coś niesamowitego. Myślę, że jest to idealny moment, żeby się z wami pożegnać. W ogóle jest 36 stopni, jest masakra. Dajcie znać, jak się wam podobał ten vlog. Powiem szczerze, że na mnie ogromne wrażenie zrobiły te krokodyle. My już teraz ruszamy w stronę kolejnego miejsca, skąd będzie ostatni film. Także dziękuję bardzo, że byliście z nami. Zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!